własne miasteczko obok dworcowej sali Burwalka, wieża malutkiego kościółka w wiosce, rumie nad podrążonymi śniegu domami. Prezbiterium głowy 26-letni ksiądz Dworczowy Chór przegląda Ewangelię, przygotowując się do nocnej ceremonii. Nagle rozległo się pytanie do drzwi, które przerywa ciszę. To chłopka, która przyszła do księdza z prośbą, aby pomógł dopiero co narodzonemu dziecku. Natychmiast ksiądz opuszcza wygodne zacisze domu i po ciężkiej spinaczce w górę przybywa do ubogiej chaty, w której narodziło się dzieciątko. Drodzy pomocni, gwiazdy rozsiane na niebie bardzo jasno świecą, odbijając swoje światło i dni śniegu. Jezus mój, odzwierciedli to, czego był świadkiem. Dzieciątko, chłopska para i kołoszutny dom wywarły na nich niezapomniane wrażenie. Wszystko to przypominało mu inne dzieci, inną parę, inne ubogie mieszkanie w Betlejem. Po pasterce ksiądz Mur nie mógł zasnąć. Wziął pióro, kartkę i zaczął pisać poemat. Następnego ranka Boże Narodzenie 1818 roku położył ksiądz od najpierw przyjaciela organistę. Jest nim 31-letni wtedy Francuz Gruber. Po przeczytaniu poematu Gruber wykrzykuje: Ojcze, to jest dokładnie taka pieśń bożonarodzeniowa, jakiej potrzebujemy. Jeszcze tego samego dnia komponuje muzykę, która wspaniale współgra z tekstem. W ten oto prosty sposób zrodziła się najpopularniejsza i być może najpiękniejsza kolęda wszechczasów. W dodatku znaną przecież na całym świecie, gdyż przetłumaczono ją na ponad 300 języków i dialektów. Dzisiaj jest wykonywana w różnych stylach muzyki i przez różne zespoły, ale zawsze porusza serce. Cicha noc w wykonaniu Marii Zmorskiej. Są wciąż żywe, chętnie śpiewane, jak najnowsze przeboje.
Moda na nie nigdy nie przeminie, a przypomnę o tym Państwu chór z Nadwieprzy pod kierownictwem pani Anny Jabłońskiej. Kolęda, gdy się Chrystus rodzi, luaj, że Jezu, dzisiaj Betlejem, jest taki dzień. Zapraszam.